Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 18 października 2021. Poniedziałek, także zbieramy to, co z weekendu nam tutaj te newsy zapodały. Zobaczymy, co, co się dzisiaj dowiemy. Przejdźmy najpierw na CoinGecko, zobaczmy, jak sobie radzi Bitcoin. Mamy 60 698 dolarów. Także delikatny spadek z tych 62. E, powyżej troszeczkę byliśmy. Minus 1%. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, Spell Token, 15%. Phantom, 9,2%. Harmony, 8,6%. Projekty, które sobie nie poradziły, to jest Olympus, minus 17,2%. Stellar, minus 7,7%. Internet Computer, minus 7,3%. Przejdźmy na chwilę na skrót telegraficzny od Woo Blockchain. Tutaj nie będziemy musieli czytać dużych, wielkich wiadomości z otoczką, tylko dowiemy się w bardzo krótkim telegraficznym skrócie, co nam ma do przedstawienia w krótkich tweetach Woo blockchain Firma DHL i jej odłam z Chin, czyli DHL China, pozwoliła wszystkim dostosować maskotkę DHL i wybić ją jako NFT w łańcuchu bloków Chain Tor. I tutaj będziecie mogli dodać i zobaczyć, jak to wygląda. Mamy nadzieję, że to jest prawdziwy news. Niekoniecznie to, że ktoś tam coś wybił, jak kiedyś były takie newsy, tylko że to jest faktycznie DHL China. Dodam tego tweeta z Chain Foundation, gdzie oni potwierdzają, że faktycznie DHL wybrał ich na Chain Tor blockchain do kolekcji NFT. Kolejny news mówi o tym, że według Chain News 17 października. Liczba adresów w Binance Watch i Polygon przekroczyła 100 milionów. Także tutaj mamy dwa blockchainy i liczba adresów na tych właśnie blockchainach wybiła 100 milionów. Przejdźmy dalej. Plan B. Czy jesteśmy gotowi na to, co ma się wydarzyć? 17. Zobaczmy o której godzinie. Tak. Parę godzin temu dodane, czy jesteśmy gotowi, bo jesteśmy poniżej naszych oczekiwań do właśnie tego modelu. Gdzieś jest w tych granicach 100 tysięcy teraz i pytanie, czy BTC wyskoczy na to, co mówi nam Plan B. Stock to Flow, czy on zagra? Już w niedługim czasie to się okaże. Binance przypomina nam z drugiej strony, gdzie możemy być w tym markecie. Pytanie gdzie? Niektórzy twierdzą, że jesteśmy gdzieś tutaj, a niektórzy, że w Disbelief, czyli. Nie wierzymy w to, że możemy iść jeszcze wyżej, że będzie jakikolwiek wzrost. Pytanie: czy faktycznie jesteśmy w tym momencie, czy jak to niektórzy mówią, gdzieś tutaj i czekają nas kolejne spadki. Tu to znaczy, że 2013 rok się nie powtórzy, tu to raczej, że ktokolwiek wchodzi dzisiaj w BTC czy, czy w krypto ogólnie. Będzie zadowolony po jakimś czasie. Według Glassnode liczba adresów z obecnymi zasobami powyżej 10 tysięcy BTC spadła do najniższego poziomu w historii przy zaledwie 82 adresów bitcoina posiadających więcej niż 10 tysięcy bitcoin. Tutaj widzicie, że cena idzie w górę, a te adresy niestety na tych wielorybich e, kontach spadają, bardziej BTC. No i druga wiadomość, która może podsumować to dlaczego. Tych więcej adresów powyżej 10 tysięcy nie ma, to Sentiment podał, że liczba adresów przechowujących od 100 do 1000 BTC wzrosła w ostatnich 5 tygodniach. Pytanie się nasuwa, czy ci wychodzą najgrubsi z tego rynku teraz, nie wiadomo dlaczego, czy po prostu ci najwięksi są mądrzejsi i przesyłają sobie powiedzmy z tych 10 tysięcy bitcoinów na przykład na 10 adresów po 999, tak? I wtedy oni są gdzieś brani pod uwagę w, tym drugi, w tych drugich statystykach. Nie miał oceniać, przejdźmy do kolejnego e, news. Były gubernator Chińskiego Banku Centralnego ujawnił, że dyskutując na temat kryptowaluty przed czerwcem, chińscy urzędnicy najwyższego szczebla kwestionowali, że tak dużo energii elektrycznej jest wykorzystywane do wydobycia bitcoinów. Jakie są korzyści dla tej gospodarki? No i pytanie, czy ta rozmowa z czerwca była artykułem, który, hmm, można powiedzieć, potwierdza tą narrację, że to była ta decyzja. Dlaczego Chiny opuszczają krypto bardziej bitcoina, jeżeli chodzi o wydobycie, bo chodzi o elektryczność i za dużo jej się zużywa do wydobycia bitcoinów? Pytanie, czy to jest oficjalna narracja, czy po prostu narracja, którą chcielibyśmy usłyszeć, tym bardziej, że to jest gdzieś byłego gubernatora chińskiego banku centralnego. Wiemy, jak banki centralne ostatnio chcą. Gdzieś tam być za pan brat z Bitcoinem, skoro wprowadzają swoje CBDC, i czy to jest tylko taka wersja dla nas, żebyśmy zrozumieli dlaczego wychodzą? Bo skoro Chiny są tak technologicznie zawzięci, wiedzą więcej, dlaczego nie widzą więcej w tym momencie w stosunku do, do BTC, Bitcoina czy e, kryptowalut? Dlaczego je opuszczają ten rynek? No nie do końca. NFT widzimy nawet w Chinach ostatnio świetnie sobie radzi, e, także tu trzeba się nad tym zastanowić. Oficjalna wersja, jeszcze raz, za dużo elektryczności. Mamy też Boba Lukasa, który nie wierzy, że BTC czy Bitcoin ogólnie jest w tym momencie bańką Ponzi, czyli piramidą finansową, bo każe nam wskazać jakiekolwiek tutaj aktywo, które miało trzy duże wydarzenia, czy trzy duże bańki. Wkrótce będzie miał czwartą w ciągu 10 lat. Jeżeli ta jego wizja czteroletniego cyklu się sprawdzi, to będzie kolejna bańka. Pytanie, z jakiej ceny będziemy schodzić z tej bańki? Jeżeli nie możesz, to nienawidzisz, kiedy po prostu nie wiesz. Każdy blok dodaje zaufanie, a czas jest tutaj wykładnikiem, więc całość działania Bitcoina od samego początku daje tutaj prawdę wieczności, czy mówności tej tezie, tak, o której mówi Bob Lucas, że to raczej nie jest Ponzi, ani piramida finansowa, bo nie możemy wskazać podobnej bańki, czy to by były tulipany, czy cokolwiek innego, która się powtarza przez tyle lat. Czyli długowieczność tego Projektu daje nam mocniejsze zasoby do tego, żeby twierdzić, że to nie jest piramida finansowa. Ten fotograf wydaje NFT swojego najsłynniejszego zdjęcia. Spojrzenie wstecz jest to zdjęcie, które zostało opublikowane w 1988 roku w Time Magazine. I tutaj ten fotograf zrobił właśnie to, to zdjęcie. No i teraz będzie wydane jako w formie NFT. Aby wziąć pod uwagę pełny wpływ fotografii Ważne jest również, aby zastanowić się Co działo się w świecie sztuki wtedy W tym samym roku Damien Hirst i koledzy z Goldsmith Zorganizowali kluczowy pokaz o nazwie Freeze Który zapoczątkował karierę wielu brytyjskich artystów W tym Gary'ego Huma Michaela Landiego i Sarah Lucas Ludzie byli otwarci na nowe pomysły, koncepcje I sposoby myślenia Stephen Hawking uchwycił to poczucie ekscytacji, nowości I odwagi Był dotknięty szczególnie ciężkim przypadkiem stwardnienia Zanikowego bocznego No i tutaj wiemy, że tutaj wychodzi ta Nowa opcja kupienia NFT tego zdjęcia. O Proteście Gamble powiedział: Chciałem stworzyć coś, w którym jest centrum wszystkiego, co otacza. Dlatego wybrałem ten niski kąt, ponieważ chciałem dać mu siłę wizualną. Dlatego jest tak. Niższego profilu jest zrobione to, to zdjęcie. Szczegóły NFT. Zwycięzca aukcji nabył ekskluzywny, nigdy nieopublikowany plik audio MP4 z nieoszlifowanym 53-minutowym wywiadem samotnym fotografem Davide Gamble, omawiającym dzień, w którym zrobił zdjęcie Hawkingowi. Ten wywiad został nagrany w jego studio w Nowym Orlanie w maju 2021. Więcej informacji na temat fotografii NFT można tutaj również znaleźć. I to jest zapowiedź kolejnej ekscytującej nadchodzącej aukcji Andy Warhol'a. W ciągu najbliższych 10 dni nastąpi zrzut konstrukcji Andy'ego Warhol'a z 1997 roku, seria 35 z ofertą proof of stake. Tylko każdy z nich za kwotę 0,25 Ethereum. Mamy też artykuł, który mówi o rezerwach giełdowych Ethereum, które się wyczerpują. Zobaczmy. A więc w chwili obecnej rezerwy Ethereum na giełdach utrzymują się na poziomie 18,5 miliona monet, stopniowo malejąc od sierpnia. W ostatnich dniach po gwałtownym wzroście cen na rynkach altcoinów, i które giełdy otrzymały niewielkie napływy, rezerwy Ethereum wzrosły z 18,49 do 18,7 w ciągu zaledwie dwóch dni. Następnie zwiększonych wpływów na giełdy cena Ethereum spadła z 3,5 do 3,415 dolarów, także to nie jest jakiś wielki spadek i wskazuje to na chwilowe pojawienie się presji sprzedażowej na rynku. Podczas gdy całkowite rezerwy walutowe Ethereum wynoszą obecnie 64 miliardy dolarów, co stanowi około 15% obecnej kapitalizacji rynkowej, drugiej co do wielkości kryptowaluty na rynku, z potencjalnie nadchodzącym napływem środków na rynek. Niektórzy duzi inwestorzy mogą napotkać problemy z płynnością po prostu. Głównym źródłem potencjalnego napływu funduszu jest zatwierdzenie fizycznych zabezpieczonych ETF-ów Bitcoina, chociaż nie ma planów dotyczących Ethereum ETF. Fakt zatwierdzenia stworzy precedens, który może samodzielnie przyciągnąć na rynek więcej inwestorów o ratingu instytucjonalnym. Także to jest po prostu informacja statystyczna na temat płynności i też oczywiście dostępności Ethereum na giełdach. Dyrektor Generalny Bitmexa, CEO, czyli Aleksander Hübner, przewiduje, że więcej krajów na całym świecie pójdzie za przykładem Salwadoru, przyjmując bitcoin jako formę prawnego środka płatniczego. W niedawnym poście na blogu dyrektor generalny platformy handlu Bitmexa powiedział, że kraje stojące w obliczu z natury nierównego systemu finansowego będą bardziej skłonne odwrócić się od statusu quo na rzecz alternatyw takich jak bitcoin. Właśnie tutaj ten Aleksander pochwalił Salwador za przyjęcie bitcoina jako prawnego środka płatniczego, pomimo sprzeciwu ze strony Banku Światowego i niektórych mediów finansowych, w tym felietonisty Wall Street Journal, który nazywa tę decyzję oszustwem, więc y, zobaczmy... Hypner zauważył również bardzo realny wpływ inflacji. Pomijając memy związane z drukowaniem pieniędzy, i powiedział, że bodziec związany z COVID-19 wzbudza obawy o niekontrolowaną inflację. Więc, według Hopnera, prognoza MFW dotycząca inflacji w krajach rozwijających się jest ponad dwukrotnie wyższa niż w krajach rozwiniętych 5,4% w porównaniu z 2,4%. Szef Bintmech stwierdził, że inflacja skłoniłaby jednostki do szukania pustych alternatyw, niezależnie od działań ich rządów. Także tu, jego zdaniem, mogą się dołączyć kolejne kraje, które mają problem z inflacją, i mogą wybierać rzeczywiście. BTC w niedługiej przyszłości. BTC w granicach 60 tysięcy, inwestor Big Shot. Michael Burry mówi, że bitcoin znajduje się w bańce spekulacyjnej, która może tęknąć. Zobaczmy, jest określany jako największy, a bardziej the biggest short, za udane czerpanie zysków z krótkiej sprzedaży tutaj już nieruchomości, kryzysu finansowego w 2008 roku, z wyjątkiem tego, że na razie nie shortuje bitcoina, nawet jeżeli uważa, że to jest oszustwo. W piątek trafił na Twittera, twierdzą, że ogromna zmienność na rynku nie sprawia, że bitcoin jest dobrym zakładem. Okej, okay, nie robiłem tego wcześniej, jak skrócić albo shortować kryptowalutę, czy musi zabezpieczyć pożyczkę, czy jest to krótki rabat, czy pozycja może że stać ściśnięta i wezwana w tak niestabilnych sytuacjach, myślę, że najlepiej nie zajmować się tutaj na shortach, ale tutaj myślę, że na głos napisał na Twitterze, tak, że także głos wyraził taką opinię, by powiedział, że kryptowaluty są napędzane czystymi spekulacjami, które obecnie osiągają szalony poziom, co oznacza, że upadek jest nieuchronny i byłby tragiczny i bardzo bolesny. Od tego czasu usunął te tweety i swoje konto. O! Czyli pytanie, czy to był on zupełnie, ale Bury pozostanie krytycznym wobec kryptowalut i wydaje się, że ich wzrost nie zniechęca. Niedawno twierdził, że boty kryptograficzne intensywnie komentują jego tweety, aby uzyskać wysoką pozycję w rankingu lub aprobatę, co jest jednym z powodów, dla których rutynowo usuwa tweety i od czasu do czasu przenosi swój profil do trybu offline lub do trybu prywatnego. Został również oskarżony o blokowanie osób, których profile mają przedsięwzięcia w Bitcoinie, czyli ci pro bitcoinowcy w tym wypadku, bo tej pampery, czyli ci, którzy pompują ten market, odpowiadają na duże konta w ogromnej liczbie w ramach promocji. Usunięcie tweetów odrzuca go. Prywatność pozwala narzędziom ich zniechęcać. Ale ta religia prawdziwych i fałszywych ludzi zapiera dech w piersiach. Dalej kontynuuje tutaj ten cytat. Spekulacje prawdopodobnie przewyższają wszystko w historii. Te komentarze napotkały się z dużym sprzeciwem ze strony zwolenników krypto, to oraz fakt, że jego komentarze są uważane absorwalnie przez całą społeczność finansową, a nawet Komisję Papierów Wartościowych, którą, jak twierdził, odwiedziła jego firmę raz po kilku tweetach, również sprawia, że znika z Twittera bez zapowiedzi. Na początku ubiegłego tygodnia, przed wygłoszeniem uwag na temat krypto i wycofaniem się z Twittera w piątek, odrzucił twierdzenie, że najbogatszy 1% ludzi w USA nie płaci wystarczających podatków. Przed usunięciem swojego konta w piątek Biery skomentował również ostatnie badania MSC ujawniające, że inwestorzy instytucjonalni doświadczają rosnącej ekspozycji na kryptowaluty, nawet gdy masowy przepływ inwestycji od tych inwestorów do kryptowalut. MSC twierdzi, że kapitalizacja rynkowa związana z akcjami spółek posiadających kryptowaluty wynosi 7,1 biliona, ale twierdzi również, że tylko 79 osób z 6,5 tysiąca członków zarządu korporacji posiada wiedzę na temat krypto, tak jak mówią, funkcja a nie błąd. W czerwcu usunął swój profil po ostrzeżeniu o nadchodzącej bance na rynku finansowym i który, jak powiedział, będzie najgorszym w historii. Także przewiduje również krach i usuwa często swoje konto. Po jakichś wypowiedziach bardziej blokuje na czas określony, żeby ktoś nie Podpowiadał pewnie pod jego kątem. Pytanie, czy to jest związane z tym, żeby ktoś się nie podłączał z tych najbardziej wyższych i wykorzystywał te tweety, czy już zupełnie inna historia tutaj w tym idzie. No nie wiem, jak do tego podejść. Widzimy, że to jest jakieś ostrzeżenie od tego, który shortował ten market w 2008 roku. Bardziej nie ten market, bo tego jeszcze nie było, ale no, kryzys finansowy. Mamy też Tone Waysa, który mówi, że pomimo bardzo szybkiego wzrostu ceny bitcoina, dzięki dziennym i tygodniowym wykresom. Korekta jest nieuchronna. W niedawnej transmisji na żywo, podczas pogłosego zatwierdzenia Funduszu Giełdowego ETF Bitcoina, Waze spodziewa się, że BTC osiągnie wysoki poziom około 62 tysięcy dolarów do 19 października, czyli jeszcze dwa dni. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, że co oczekiwałem w codziennej prognozie, gdzie pod koniec tego tygodnia lub na początku przyszłego osiągniemy jeszcze 62 tysiące. 19 października szukam gdzieś tego szczytu, dostał nam więc jakieś 3 lub 4 dni, także ta wypowiedź była troszeczkę wcześniej. Więc te 62 tysiące już zostały e, osiągnięte Jeśli chodzi o realizację zysku przed potencjalnym cofnięciem się Waze twierdzi, że zależy od tego, czy Bitcoin osiągnie określone cele Zauważyłem, że w ciągu kilku tygodni wzrósł prawie 50% Prawdopodobnie jest to przyzwoity czas, aby wykorzystać swój zysk Na tej korekcie, która ma gdzieś tutaj się pojawić Zdaniem jego, Trzy tygodnie temu cena była o połowę niższa niż dzisiaj Rośniemy dość szybko i nastąpi korekta Ale w tej chwili tygodniowy wykres jest w pełni zwyżkowy I nadal mamy miejsce na wzrosty Waze mówi, że przy tak szybkim wzroście jest jej większe prawdopodobieństwo spadku, przewidując spadek do około 53-54 tysięcy. Pozostając nadzieja na osiągnięcie celu na koniec roku, gdzieś tutaj widziałem też innych analityków technicznych, którzy podobną cenę tutaj gdzieś podawali. I to może być zdrowe dla kolejnych wzrostów. Jeżeli taka korekta nastąpi, teraz wiadomo, trzeba. Jak to się mówi, łosi się kosić, tych najbardziej przelewarowanych, i wtedy można jeszcze raz podejść na tak na all time high, tak? czyli na szczyt 64 i paru tysięcy, tak dokładnie 64 i parę setek, żeby dojść do tego all time high. Brazylijskie dziecko, gdzie tutaj ojciec kupił swojemu dziecku. Bitcoina za jaką cenę 915 dolarów dla jego nowonarodzonej córki w 2017 roku jest teraz wart ponad 60 tysięcy dolarów. To jest bardzo ciekawy prezent, bardzo dużo osób, też bardzo dużo może nie, ale osoby, które znam ze świata krypto, trzymają takie ilości, powiedzmy BTC, czy to jest 1, czy to jest 1 dziesiąta, po to, żeby dać w prezencie w niedalekiej przyszłości lub może już dali, tak jak w tym przypadku, po prostu 1 bitcoin. Wtedy był warty 915 dolarów, czyli 915 niecały tysiak, teraz to jest powyżej 60 tysięcy, 4 lata później jedna inwestycja BTC przyniosła dziecku zyski w wysokości ponad 6,5 tysiąca procent. Ponieważ cena Bitcoina wraca do poziomu 60 tysięcy, rok 2017 był ostatnią szansą dla inwestorów na zakup Bitcoina poniżej 1000 dolarów, o czym Kanada nie wiedział w tamtym czasie. Ta osoba zaledwie w zeszłym miesiącu 12-letni chłopiec z Londynu zarobił ponad prawie 400 tysięcy dolarów podczas wakacji szkolnych sprzedając serię NFT. Więc tutaj mamy takie dwie rzeczy, które są na pewno bycze. Pytanie dwunastoletnich chłopak. Wow. Także tu też jest ta sytuacja bycza. Tak samo jak ten BTC kupowany za 915 dolarów. Wtedy. Teraz jest dużo większa suma za to. No i pytanie, czy osoby z Was, jakieś słuchające tych audycji robią podobne prezenty i czy wierzą w jakim terminie? Czy to będzie kolejny rok? Czy kolejne 10 lat? Czy hodlują forever, Czyli hodowanie na ekranie, jak to często tutaj słyszymy w świecie krypto. Spójrzmy też artykuł na temat Benjamina Coena, czyli analityk, który też jest tutaj tłumaczony czasem, więc niedźwiedzie są na wyczerpaniu w tym momencie, kiedy Bitcoin zbliża się do all time high. To wiemy, tak? miałem ten ostatni oddech, mówiliśmy o tym audycji zupełnie przeciwnej do tego, o czym wszyscy mówią teraz, związaną z kim to? Kto to był? Optical Art dużo negatywnych opinii pod filmem, bardzo dobrze. Jeżeli ktoś nie czuje tego, super. A nawet spodobała mi się pewna rzecz pod tamtym filmem. Macie tutaj po lewej stronie, zobaczcie, taki black swan, tak? Optical Art. W momencie, kiedy będzie audycja niekoniecznie idąca z byczym aspektem, będziecie mieć tutaj black swana z lewej strony. I wtedy ci, którzy... Nie czują się na siłach, żeby patrzeć na jakiekolwiek negatywne wiadomości, to od razu z miniatury będziecie wiedzieć, może to nie jest audycja dla was. Ci, którzy lubią spoglądać na drugą stronę, czy spoglądać na drugą stronę potu, wtedy można wejść i zobaczyć, co myśli druga strona przy takiej audycji. Także to pozostaje z nami, jeżeli jest negatywna, gdzieś tam z wydźwięku będzie to, a jeżeli jest pozytywna, to z drugiej strony. Jeżeli będzie i taka, i taka, to nic nie dodamy, będzie to określone w takim, w takim aspekcie. Więc wracamy. Ostatecznie uważa, że Bitcoin wycięży, czyli Benji będzie miał trend znacznie wyższy niż to skromne 64-65 tysięcy. Analityk mówi, że jego wskaźnik Cohen Corridor, który ma działać jako długoterminowy zakres pokazujący dolną i górną część każdego trendu Bitcoina, sugeruje, że celem BTC jest 103 tysiące dolarów. A dolna granica przydziału to 26 tysięcy, ale mówi, że wątpi, że Bitcoin tam będzie. Patrząc na Ethereum, analityk mówi, że drugie co do wielkości krypto pod względem kapitalizacji rynkowej jest bardzo bliskie wybicia i czeka na mocny rok 2022 lub potencjalnie późny jeszcze do końca tego roku. Także jeszcze Ethereum może pokazać coś do końca tego roku, ale bardziej potencjalne 2022. To by było na pewno zrozumiałe, jeżeli mielibyśmy mieć powtórkę z 2013 roku, gdzie do końca tego roku miałaby być cała moc tych wszystkich altcoinów, Bitcoin, a potem tak jak mieliśmy w 2013 roku, bardziej 2017 po określeniu tej fajnego szczytu, wtedy wszystko przeniosło się na altcoin i wtedy faktycznie może Ethereum w 2022 dużo lepiej wygląda. Mamy też petycję o umieszczenie na liście Dogecoin Killera Shiba Inu na temat Robinhood przekracza 250 tysięcy podpisów. Także inwestorzy zebrali 250 tysięcy podpisów, żeby dodać Shiba Inu na Robinhood. Pytanie, co zrobią z tym? Cel to jest 300 tysięcy podpisów, wydaje się być teraz w zasięgu społeczności. Na początku tego miesiąca Shiba Inu, która została uruchomiona przez pseudoanonimowego programista nazwie Ryoshi. w zeszłym roku doświadczyła odrodzenia popularności, po tym jak wzrosła o 315% w ciągu zaledwie 4 dni. Więc pytanie, czy pojawi się na Robinhood? Decrypt pokazuje nam historię projektu Index Finance, DeFi, który miał włamanie w czwartek ostatni na 16 milionów dolarów. Osoby pracujące nad projektem twierdzą, że dowiedziały się, kim jest haker. Jeden, jest to jeden z wielu projektów DeFi, które w ostatnim roku zostały sakowane. Więc pytanie, e, kim jest ten haker? Zespół twierdzi, że wie, kto jest atakującym, a tak był typowy dla exploitów DeFi. hacker wykorzystał mechanizm pożyczki Flash, czyli to już oczywiście... Wiemy, to się często powtarza w tych y, ofertach, czy y, w tych próbach ataku, które no, niektóre z nich wyprowadziły ogromne ilości pieniędzy z tych projektów DeFi. A więc zobaczmy, członkowie projektu zidentyfikowali hakera w piątek, ponieważ nie zakrył wystarczająco dobrze swoich śladów. Poza łańcuchem powiedział Day, następnie postawili mu ultimatum. Zwróć pieniądze do północy w sobotę, a w przeciwnym razie skontaktują się z organami ścigania. Ale członkowie DAO, od tego czasu złamali warunki powiedzieli za pośrednictwem Twittera, ponieważ odkryli, że haker był znacznie młodszy niż myśleliśmy, a kilka osób zespołu protokołu zweryfikowało, kto jest hakerem. I teraz od niego zależy zwrot pieniędzy. To jest wybór, który jest teraz w rękach napastnika. Day nie dodał, czy dzisiaj skontaktuję się z organami ścigania, więc pytanie, czy to była ostatnia sobota, czy za tydzień sobota, raczej ostatnia, co zrobią dalej? Więc zobaczymy, czy uda się. Zdobyć z powrotem te 16 milionów dolarów, które zostały no, opróżnione z tego projektu. Mamy też hakerów, którzy działają na OpenSea i próbują teraz ukraść krypto za pomocą złośliwych NFT. Raport Checkpoint Research CPR w środę ujawnia włamanie na konta użytkowników na rynku OpenSea NFT. Niektóre błędy w protokole NFT doprowadziły do kradzieży wszystkich portfeli kryptograficznych użytkowników i przeniesienia złośliwych plików NFT. Po doniesieniach ma zostać wszczęte śledztwo on bezpłatne airdropy złośliwych NFT wykorzystywanych jako punkty sprzedaży do hakowania kont i kradzieży kryptowalut. Źródłem problemu nie był tylko NFT i airdrop, jednak uwalniając NFT właśnie takiej ofierze, e, widzą to. Następnie pojawia się wiadomość uzupełniająca, która wymaga podpisu w celu połączenia z portfelem. Ponadto pojawi się bonit o podpisaniu dodatkowego podpisu. Jeśli użytkownik to zaakceptuje, haker uzyskał dostęp do portfela i środków niczego nie podejrzewanego użytkownika. Także nie podejrzewającego, sorry. Także jeżeli ktoś się kontaktuje z Wami na OpenSea i chce Wam wysłać jakiś airdrop. To jeżeli podpiszecie coś tam, jest to błąd wasz wtedy, bo dajecie wtedy też dostęp do swojego portfela. No i to OpenSea nawet wspomniał, że ataki zależą od zgody użytkowników na złośliwe działania. Za pośrednictwem zewnętrznych dostawców portfeli, w ten sposób użytkownicy mogą łączyć swoje portfele i autoryzować złośliwe transakcje. Więc jeżeli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, jakiś airdrop, czy nawet Próba instalacji jakiegoś dodatkowego portfela gdzieś, bo ktoś wam chce wysłać jakiegoś airdropa, może się skończyć właśnie utratą wszystkich środków. Ekspert i e, bitcoin maksymalista Max Kaiser powiedział, że Bank of England będzie starał się kupić bitcoina zanim aktywa cyfrowe zostaną sprzedane na poziomie 1 miliona dolarów. Jego komentarze pojawiły się po tym, jak zastępca prezesu Banku Anglii do spraw stabilności finansowej John Canleaf ostrzegł, że kryptowaluty mogą wywołać globalny kryzys finansowy, jeśli nie zostaną wprowadzone surowe regulacje. Chociaż organy regulacyjne w wielu krajach zaczęły wprowadzać zasady zarządzania szybkim dostępem kryptowalut, Canleaf powiedział, że należy to pilnie kontynuować. Więc tu mamy odpowiedź po prostu Maxa Kaisera. Po tym przemówieniu wygłoszonym w środę, 13 października, Candy porównał tempo wzrostu rynku krypto od 16 miliardów dolarów 5 lat temu do 2,3 biliona dolarów dzisiaj no, do rynku kredytów hipotecznych subprime przed krachem finansowym w 2008 roku. Czyli porównuje to do bańki z 2008 roku, jak coś tak szybko wzrastało. Tam to wtedy było 1,2 Biliona dolarów, tu mamy 2,3 biliona dolarów w rynku krypto, powiedział, że istnieje prawdopodobieństwo, że za kilka lat rynki finansowe mogą wstrząsnąć wydarzeniem o podobnej skali. Kiedy coś w systemie finansowym rozwija się bardzo szybko i rośnie w dużej mierze nieregulowanej przestrzeni, władze stabilności finansowej muszą usiąść i zwrócić uwagę, powiedział. Mówił również o większości kryptowalut, które nie mają wewnętrznej wartości mogą być bezwartościowe z dnia na dzień. Stwierdził dobitnie, w jaki sposób świat kryptowalut zaczyna łączyć się z tradycyjnym systemem finansowym, mimo że przestrzeń ta jest nadal w dużej mierze nieregulowana. No i tutaj mamy odpowiedź na te komentarze Maxa Kaisera. Bitcoin ma na celu wywołanie krachu obecnego systemu bankowego pieniądza fiduciarnego. To matematycznie gwarantowany wynik, jak uważa. I Kaiser sugeruje, że właśnie ten bank jest w żałobie, ponieważ Bitcoin zabił banki centralne. Bitcoin zabił banki. No i Bank Anglii znajduje się w drugiej fazie. Z pięciu etapów w żałoby w fazie gniewu. Dalej oświadcza, że bank w Anglii w końcu rozważy przyjęcie bitcoina. Faza negocjacji będzie etapem cyfrowej waluty banku centralnego, a kiedy to się nie powiedzie, nastąpi depresja, gdy cena przekroczy 363 tysiące funtów, około pół miliona dolarów, a następnie akceptacja z bankiem Anglii, starając się kupić bitcoina, zanim przekroczy około milion dolarów za monetę, mówi Kaiser. Także mamy tutaj dwie różne, zupełnie przeciwstawne opinie. Pytanie, której jesteście bliżej? AMB Crypto skupia się na XRP, czy on zaoferuje swoim inwestorom wartość w dłuższej perspektywie. A więc tutaj skupiałem się na stanie wskaźników on-chain XRP, sprawił, że sytuacja była jeszcze bardziej niepokojąca dla krótkoterminowych uczestników. Wskaźnik ten nie był w stanie długo utrzymywać się na dodatnim terytorium. Stosunek wartości rynkowej do wartości zrealizowanej służy do oceny stanu godziwego dowolnego tokena. Ilekroć ten wskaźnik jest dodatni? Czyli tutaj te poprzednie okresy oznacza to, że cena instrumentu bazowego jest zawyżona. I odwrotnie, gdy jest ujemne oznacza to, że token jest niedowartościowany, a inwestorzy tracą więcej niż zwykle na rynku. Na przykład 1 października wskaźnik ten wynosił aż 5%, ale już od 2 października spadł do 800, no, tak? Potem udało mu się kilka razy spiąć z powrotem do poziomu około. 3%, ale nie mógł trzymać się tam zbyt długo. Jednak 10 października wskaźnik ten odzwierciedlał ujemną wartość 3,4%, a także w czasie prasy właśnie wyszedł z ujemnego obszaru. Więc widzimy tutaj niezdecydowanie przedstawione na tym wykresie. Krótko mówiąc, nie zajęło dużo czasu, aby zyski inwestorów przekształciły się w straty. Natomiast w obiegu uśpionym zanotowano ostatnio dwa skoki. To są te tutaj niżej. Poniższy wykres pokazuje liczbę unikalnych tokenów, które zostały przeniesione po okresie uśpienia przez okres 90 dni. I października przeniesiono ponad 1 miliard tokenów XRP a 15 października to samo odwiedź wartość ponad 720 milionów. Zwiększony stan spoczynku zwykle wskazuje na szerszy trend akumulacji, ponieważ takie tokeny są ostatnio w ruchu. Można powiedzieć, że uczestnicy zaczęli myć ręce z tego tokena, czyli wyprzedawać się, tak? Słusznie, ponieważ zwroty XRP były co najmniej niezbyt atrakcyjne w krótkim okresie. Jak wynika z danych Messari, token ten zyskał zaledwie 6% w miesięcznym oknie czasowym. Dla porównania Bitcoin zdołał zasilić o ponad 30%, podczas gdy Ethereum i BNB zyskały ponad 15%. Czy sytuacja zmieni się w dłuższej Perspektywie, no wszystko zależy pewnie od sprawy sądowej, to jak będzie tutaj wyglądało. Zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj się dowiem. A więc Ripple Labs nie oferuje całkowitej unikalnej obsługi i usługi. Firma oferuje system płatności open source w efekcie ma kilku konkurentów, czyli chodzi tutaj o rywalizację, zarówno na tablicy kryptograficznej, jak i poza nią, więc zobaczmy na przykład w niedawnym artykule omówiono, w jaki sposób Koti może z czasem znaleźć się w tej samej lidze, co XRP. Koti jest to tak sama platforma FinTech, która pozwala użytkownikom tworzyć własne rozwiązania płatnicze i jest już zanurzona w wielu możliwościach, które obejmują przelewy transgraniczne, co jest w Ripple, jest zaangażowane od kilku lat teraz. Poza Kryptograficznym Swift ma przewagę w takich transakcjach transgranicznych. Z jego usług korzysta ponad 11 tysięcy instytucji finansowych w ponad 200 krajach. Z drugiej strony, Ripple ma tylko 1 trzecią liczby powiązanych instytucji, rozsianych po zaledwie 45 krajach. Aby konkurencja była jeszcze bardziej intensywna, kilka miesięcy temu Swift uruchomił nową usługę o nazwie SwiftGo, aby konkurować z Ripple o szybsze transakcje. Tak więc w niedalekiej przyszłości, gdy inne podmioty na tym polu gry podniosą poziom swojej gry, Ripple może nie być popularnym protokołem dla płatności transgranicznych. Jeśli tak się stanie, rankingi XRP jeszcze tutaj bardziej ucierpią. W związku z tym biorąc pod uwagę stale zmieniający się krajobraz, nawet inwestorzy nie mają na tym etapie żadnej gwarancji. Jednak dobra wola, którą Ripple i XRP wypracowały przez lata, może ostatecznie uratować protokół, jeśli taki scenariusz rzeczywiście się rozwinie. No i oczywiście sprawa e, sprawy sądowej. Także bardziej negatywny ten artykuł, ale pytanie co zrobią? I wiem Ci, którzy siedzą w XRP, powiedzą, że SWIFT w porównaniu do technologii, jaką oferuje Ripple, jest dużo, dużo gorszy pod względem na przykład jakiejś tam decentralizacji, jak to często tutaj przytaczamy w świecie krypto. Naib Bukele pokazał nam ostatnio statystyki, czyli z aplikacji Chivo Portfela, więc o co tutaj chodzi, prezydent kraju, Naib Bukele, Pokazał aplikację Salwadoru Chivo, poinformował, że 24 tysiące przekazów, które składa się na ogromny wolumen ponad 3 milionów dolarów w ciągu jednego dnia, zauważył, że tempo w jakim Salwadorczycy zamieniają więcej gotówki w dolar na bitcoina, bo bardziej z dolara na bitcoina jest znacznie wyższy niż tempo w jakim wypłacają swoje portfele w ponad 200 bankomatach Chivo BTC rozsianych po całym kraju. Niepodstawne roszczenie, wiedząc, że niektórzy kryzysy będą kwestionować wiarygodność jego twierdzeń, prezydent Bukele odważnie powiedział mediom, aby przeprowadziły niezależne badania i potwierdziły to. Każdy środek przekazu może to niezależnie potwierdzić, odwiedzając bankomaty. Dlatego tu widzi przyszłość, przynajmniej kiedy BTC wzrasta. Zespół MakerDAO DAO odzyskuje 63 Ethereum dla prawowitego właściciela. Inżynierowie DeFi DAO z powodzeniem uzyskali około 63 Ethereum dla jego właśnie właściciela, który był prawowitym właścicielem, użytkownik zakładał, że środki zostały utracone na zawsze, ale na szczęście ich sytuacja zwróciła uwagę zespołu MakerDAO. W niezwykłym obrocie wydarzeń zespołowi inżynierskiemu udało się odzyskać fundusze dla właściciela. Po ponad trzech tygodniach myślenia, że stracił 63 firm na zawsze... Użytkownik Oasis został powiadomiony, że jego środki zostały zwrócone. Zespół inżynierów MakerDAO protokołu był w stanie zwrócić to, co użytkownik opisał jako dosłownie wszystko, co miałem na świecie, oprócz mojego samochodu. Więc 23 dni temu użytkownik szczegółowo opisał, wstrząsając doświadczenie wysyłania około 63 ETH na niewłaściwy adres. W firmie przesłanym na YouTube po utracie ETH użytkownik szczegółowo opisuje, co zrobił jako ostrzeżenie dla innych. Według użytkownika po prostu połączył swój portfel MetaMask z Oasis, Zmienił się z Ethereum Mainnet na Arbitrum i zdeponowali Ethereum w mostku tokenów, czyli w pomoście DAI na Arbitrum. Problem polegał na tym, że most tokenowy był dostępny tylko dla DAI, nie Ethereum. Chociaż Ethereum może być czasami używane do interakcji z protokołem Maker, nie było tak w tym przypadku. W tym samym poście na radzicie użytkownik zakończył. To było dosłownie wszystko, co miałem na świecie oprócz samochodu. Nie piszę z sympatią, chcę tylko, żeby wszyscy widzieli, że by im się to nie przytrafiło. Wiem, że to ja dokonałem transakcji, biorę za to odpowiedzialność. Jednak dostał sympatię. Sack Persson z zespołu inżynierów protokołu MakerDAO szczegółowo opisał, co wydarzyło się później w Twitcie, ponieważ adresy Ethereum są generowane deterministycznie. Każdy adres inteligentnego kontraktu w warstwie drugiej, który został wcześniej wdrożony przez EOA w warstwie pierwszej, może zostać zreplikowany. Więc EOA to zewnętrzne konto, które jest normalnym adresem Ethereum z kluczami prywatnymi, a nie po prostu kontem kontraktowym, takim jak może być używane w kontraktach DeFi. Adres warstwy drugiej, z którym korespondowały fundusze odpowiadał znanej umowie proxy na warstwie pierwszej, dzięki czemu zespół inżynierów mógł wstawić dowolny kod inteligentnej umowy do adresu warstwy drugiej odbierającej. Więc po wdrożeniu serwera proxy pod adresem docelowym możemy wydać polecenie wysłania Ethereum z powrotem do pierwotnego użytkownika i voila! odzyskaliśmy Ethereum. Innymi słowy, zespół inżynierów skutecznie znalazł sposób na odwrócenie transakcji blockchain po otrzymaniu zwróconego Ethereum użytkownik zaktualizował na Reddit się Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Gdy tylko zdałem sobie sprawę, że z tego co się stało, byłem przekonany, że zniknęło na zawsze. Ci faceci nie mieli wobec mnie żadnych zobowiązań, a mimo to poświęcili czas, aby dowiedzieć się jak zrobić coś, co wiele ludzi, w tym ja, uważało za niemożliwe. Może się okazać, że niemożliwe to przecież tylko słowo. Także widzicie, że w tym przypadku naprawdę bardzo ciekawie to się zakończyło. Wiemy, że niedługo zaczyna się sprawa pomiędzy Craigem Wrightem a Irem Kleimanem w Miami o BTC. Gdzieś tam 1,1 miliona. Pytanie, kto dostanie tą kwotę i czy w ogóle będzie to możliwe? Bo ostatnio Craig Wright bardzo często przypomina o tym, że to nie klucz prywatny pomoże mu zdobyć te bitcoiny z tej sprawy, tylko court order, czyli... Nakaz sądowy i tym sposobem będzie chciał udowodnić jego zdaniem, że jego inwencja bitcoina nie działa poza prawem, tylko działa zgodnie z prawem. I sąd, który nakaże takim górnikom przekazanie tych bitcoinów, zakończy wieloletni spór o to, czy bitcoin. W tym procesie działa z prawem, czy poza prawem. Ostatnio możemy pomóc to, że 35% hash tu przeniosło się z Chin do Stanów Zjednoczonych. Pytanie, co się wydarzy? Sam nie jestem pewien na ten temat. Będę tutaj oczywiście kontynuował i będziemy obserwować, co tu może się wydarzyć, bo wiele osób z świata krypto mówi, że żaden górnik nie podejmie, czy jakiś mining pool na temat tego żeby przesłać jakiekolwiek środki, jeżeli dostaną taki nakaz sądowy, tak? Pytanie, czy połowę dostanie Ira Klein, czy w ogóle coś się tutaj wydarzy dalej, czy to jest wszystko ukartowane? Kim nie mnie oceniać? Ja tego oceniam fakty, które się pojawiają, a nie tylko próby social media, które mówią o tym, że to jest niemożliwe. Także sprawdzimy, czy jest to możliwe po tej sprawie sądowej, w której bardzo ostatnio jest pewny Craig Wright, że w taki sposób udowodni właśnie, że Bitcoin nie działa poza prawem. Fraktal bitcoina, który może podnieść cenę do 390 tysięcy dolarów. TechDev, analityk rynku kryptowalut, opublikował serię wykresów prognozowych cen bitcoina. Porównuje to do 2013 roku, te fraktale. No i nawet tutaj widzi podobną, zobaczmy, podobną wysokość, kształt świecy są bardzo zarówno pod względem dopasowania do siebie, jak i porównywania ich kształtów. Zobaczmy. Początek osy w obu przypadkach był czerwoną świecą, na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Następnie nastąpiły paraboliczne trendy wzrostowe, które doprowadziły do sześciu kolejnych zielonych świec miesięcznych, czyli tutaj i tutaj pewnie w tym wypadku w kolejnym etapie nastąpiła korekta, czerwone kółko w drugiej kwarcie, zakończyła się byczą świecą młotkową w lipcu i kontynuacja wzrostu w sierpniu potem nastąpiła czerwona świeca we wrześniu który historycznie był miesiącem bardzo nieźwiedzim, to co wydarzyło się później to paraboliczny wzrost w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2013 roku, który zakończył się historycznym all time high na poziomie 1163 wtedy, jeśli ten fraktal Bitcoina będzie kontynuowany koniec 2021 może podnieść cenę do przedziału 200-300 tysięcy dolarów także to nie jest ostatnia prognoza 200-300 tysięcy, jeszcze mamy projekcje no, taką, byli bardziej. Jeszcze bardziej optymistyczną prognozę dostarcza drugi z opublikowanych wykresów, pokazuje analizę potencjalnego wzrostu fraktali bitcoina na podstawie dwutygodniowego RSI. Technokrytyk -tech wskazuje, że na obu poprzednich osach z 2013 i 2017 bieg po spadku w połowie cyklu przesunął się o 30% na RSI co dwa tygodnie. Według analityka, gdyby ten fraktal bitcoina się powtórzył, istnieje teoretyczna możliwość osiągnięcia szczytu na poziomie 390 tysięcy Analizę tę dodatkowo wzmacnia długoterminowa linia trendu dwutygodniowego wskaźnika RSI. Zielona to jest linia, która obowiązuje od pierwszego cyklu BTC. Jednak realistycznie przyznaję, czy myślę, że jesteśmy tak wysoko? Nie, ale konsystencja jest interesująca i pokazuje, że mamy mnóstwo miejsca do odpalenia jeszcze. Tak, więc przynajmniej macie porównanie, jakie ceny. My znamy bardziej. Konserwatywne wersje 160 tysięcy, 130 tysięcy, gdzieś tam 100 nawet ponad tysięcy, ktoś podaje, a tu mamy, zobaczcie, z bomby 200-300 tysięcy, także no, zależy, wszystko zależy od tego, co się wydarzy. Dajcie znać, czy wy jesteście bliżej pół miliona, 300 tysięcy, czy bardziej konserwatywnie. 100, 150, 130, a może tuż przed 100 tysiącami. Niektórzy wyjdą z tego rynku, a może nie okaże się to tak fajne jak w 2013 i all time high nie zostanie kolejne osiągnięte. To jest ciekawe. Bitcoin First ETF, mamy tutaj wygranych i przegranych w tym artykule. Zobaczmy, bo zatwierdzenie przez Sek Funduszu Futures na Bitcoina to dobra wiadomość. Dla niektórych znacznie więcej niż dla innych. Dlaczego? Cóż, w końcu to się stało. Po ponad 8 latach o przez przemysł krypto SEC dała zielone światło do Bitcoin ITF. Ruch, który pozwoli regularnych ludzi ekspozycji na oryginalnym kryptowalucie na głównych giełdach, a oczekuje się, że tutaj będzie też odpalenie Moonboy, tak? czyli Księżyca, Jowisza, Saturna po tej decyzji. Ale czy tak będzie? Ta okazja wyłoniła już zwycięzców i przegranych, do których przejdziemy za chwilę. Najpierw podsumujmy, co dokładnie się tutaj wydarzyło. SEC zezwoliła na ETF Fundusz Giełdowy, ale nie taki, który był powiązany z ceną bitcoina na spocie, jak, jakiego pragnęła większość ludzi. Zamiast tego agencja zezwoliła na ETF Futures na bitcoiny. Oznacza to, że nowy fundusz, który jest pakowany przez firmę o nazwie Proshers, nie da ci akcji zabezpieczonych przez Bitcoina, ale akcje będą powiązane z pakietem kontraktów na zakup Bitcoina w przyszłości. Brzmi skomplikowanie? To jest. Kiedy kupujesz zwykły ETF, wartość akcji opiera się całkowicie na cenie aktywów bazowych. Czy to Bitcoin, Złoto Ropa, czy koszyk akcji SP. Kiedy kupujesz futures ETF, w grę wchodzą inne czynniki, które powodują, że akcja odbiega od aktywów. Jak wyjaśnia Matthew Hogan. CEO firmy inwestycyjnej Bitwise, doświadczeni inwestorzy Futures, przewidują zmiany cenowe takie jak kontango, cofanie się i poślizg i dokonają transakcji kompensacyjnych, aby je z uwzględnić. Możesz zobaczyć, dokąd to zmierza. Oczywistymi zwycięzcami nowego funduszu ETF-Futures na Bitcoin będą profesjonalni traderzy, ich zamożni klienci, którzy znają pojęcia takie jak contango i są dobrze w zarabianiu na tych pieniędzy. Rzeczywiście oczekuje się, że akcje nowego ETF-Process będą początkowo sprzedawane z premią do rzeczywistej ceny Bitcoina w wyniku wyrafinowanych inwestorów, którzy planują arbitraż przyszłych ruchów cen. Również w oczywistej kategorii zwycięzców są proszers, które jako pierwsze wyjdą z bramy na tej granicy kryptowalutowych ETF-ów, podczas gdy oczekuje się, że konkurencyjne produkty otrzymają takie samo zielone światło. Odsek już w tym tygodniu. Hagen, który prowadził firmę ETF, mówi, że wczesny etap ma duże znaczenie, ponieważ płynność popłynie do pierwszego inicjatora. Gratuluję dla Plowshares za lepsze prowadzenie rękawicy regulacyjnej niż konkurencja. Jeśli chodzi o przegranych, możesz uwzględnić inwestorów detalicznych, którzy mieli nadzieję, że zakup nudnego ETF-a w stylu Vanguard, takiego, który pozwoliłby im kupić Bitcoin na jaka akcję. Zamiast tego otrzymali egzotyczną opcję inwestycyjną, której mogą nie rozumieć, która będzie kosztować ich więcej w opłatach. Jak na ironię, powodem tego jest fakt, że przewodniczący SEC Gary Gensler uważa, że zasada dotycząca kontraktów terminowych i funduszy inwestycyjnych lepiej chroni małych ludzi. W porządku, inwestorzy detaliczni, którzy chcą kupić Bitcoina nadal mogą kupować go bezpośrednio od Coinbase, Robinhood, Kraken lub dowolnej liczby renomowanych brokerów, ale mogą odrzucać to, co uważają za przeszkody technologiczne. Inni przegrani decyzji SEC to tacy jak Grayscale i Gemini. Firmy te są jedynymi z najstarszych w branży Bitcoina i od lat proszą o zatwierdzenie i wniosków o ETF na spocie tylko po to, żeby zobaczyć tego lata Genslera, który zdecydował, że ETF Futures jest drogą do zrobienia. Jest to szczególnie yy, ukłucie w Grayscale, ponieważ podstawowy produkt firmy, akcję trustu wspieranego przez Bitcoin, który handluje na rynku OTC, wydaje się coraz droższy i nieistotny. Firma od dawna była gotowa do przekształcenia swojego produktu w standardowy ETF, ale teraz musi się pospieszyć i czekać. Mimo to, ogólnie rzecz biorąc, można śmiało powiedzieć, że wszyscy w kryptowalutach wygrywają z decyzji SEC. Cena Bitcoina wróciła do swojego najwyższego poziomu w historii, a SEC prawdopodobnie potwierdziła to, co fani kryptowalut wiedzieli od zawsze. Bitcoin jest prawdziwy. Jest to ważny atut ligowy, który zasługuje na uznanie zarówno przez instytucje finansowe, jak i organy regulacyjne. Wydaje się, że SEC prędzej czy później zatwierdzi czysty, czyli ETF na spocie, Bitcoina, a potem to tylko kwestia czasu, zanim zobaczymy ETF dla Ethereum, Solany i innych najlepszych aktywów kryptograficznych. Hogan z BetWise twierdzi, że Bitcoin ETF prawdopodobnie pójdą podobną ścieżką jak pierwszy złoty ETF. Ten ETF miał tylko niewielki wpływ na cenę złota, kiedy został wprowadzony na rynek w 2004 roku, ale w ciągu następnej dekady pomógł doprowadzić metal szachetny do niewyobrażalnych szczytów. Rynek przecenia krótkoterminowy wpływ ETF-ów i nie docenia długoterminowego. Także pewna jakaś tam skala goryczy pozostaje, bo nie jest to spot ETF, ale jest futures, także... Coś tutaj mamy. Pytanie, czy będzie działać tak jak na złocie? Gdzie na początku nie było jakiejś dużej różnicy, ale w dłuższej skali już tak. No i pytanie, kiedy ten czysty, jak to zauważają, ETF na Bitcoinie zostanie zaakceptowany. Okej, okay, przejdźmy w takim razie do polskich youtuberów czy 2 1, krypto? A nie, to jest jeszcze z dwóch dni wcześniej, chwila, chwila, chwila. Zobaczymy, czy Maciek jeszcze tutaj pracuje. Pewnie w tej samej godzinie audycję dodaje Mike toż i kryptowalutowa niedziela z Mikeiem Odcinek 182. Bitcoin przebił 62 tysiące Bitcoin ETF zatwierdzony w USA, Putin uznaje BTC za store value. Dalej Bitcoin jest Polska, sprawa sądowa pomiędzy AiraClimen a Dr. Craig Wright. Czy górnicy ruszą BTC? Ian Grig, i tutaj będziecie mieć audycję również związaną z Ianem Griggem. Co myślał o Satoshi Nakamoto, kiedy go poznał, kiedy do niego napisał? Ten prawdziwy Satoshi, Nakamoto, albo jeden z zespołu. Krypto Milion procent zysków krypto. Moje doświadczenia. Dalej mamy też Efekt Mag. Ceny szaleją. Najgorsze przed nami. Jest też rekiem biznesu. Lambo, Villa i sukces. Jak to zrobić? I czy jest to proste? Na sam koniec dzienna dawka dyskomfortu. i na Bitcoina startuje. Jaki to ma wpływ na Celsius I przejdźmy dosłownie na dwa komentarze. Ostatni Jacek Michoń. super fajnie, że pokazujesz dwie strony POTU. Takie moje uwagi techniczne do tego, co on pokazuje. Pierwsza luka na CME została już zamknięta dużo wcześniej. Na tej podbitce majowej. Takie luki nie muszą być zamykane w 100%. To znaczy, że może to być przymknięcie. O, około 80-90% gapu i też często to rynek zalicza. Na indeksach jest podobnie. Storhastic RSI, owszem, pokazuje dołki, ale już to store, soch jest powyżej 70 co jest bycze. No i trzeci punkt Bitfinex to giełda dziewiąta według spotu, więc pewnie stanowi około kilka procent całego świata krypto, podobnie z wolumenami. Patrzymy na większych. Także to jest do Optical larta. Tej audycji z weekendu. Po audycji z Bobem Lukasem pewnie nie wszyscy chcieliby zobaczyć taką audycję, dlatego tu będzie po lewej stronie taki znaczek. Spokój będziecie mieć. Jeżeli nie wejdziecie na taką audycję, już wiecie, nie, to nie dla mnie. Ja chciałbym tylko jedną stronę po to słuchać, a wtedy, jeżeli zobaczycie taki właśnie czarny łabędź po lewej, to, to radzę nie oglądać, po co się denerwować. Piotr, patrząc na wykres, bez tego, co ci wszyscy wróżbici pokazują nam jedno wrażenie, powtarzamy dokładnie cykl, który zaczął się równo rok temu. Bo czy BTC dokładnie rok temu nie ocierało się o all-time high, czy mniej więcej w tym samym momencie kapitał z altów do BTC nie uciekał, wiele wskazuje, że cykl nie zakończy się w tym roku. A jak sobie popatrzę na wiele wskaźników na look into bitcoin, to też ciężko mi wierzyć w tym roku, że będzie szczyt no ale to tylko moja obserwacja no i dziękuję również za ten komentarz, no muszę Ci przyznać że jest tam coś w tym komentarzu, co możemy powtórzyć, pytanie czy, czy tak się zdarzy Paweł Michański, pamiętam kiedy Optical przepowiadał spadek z 10 do 3 tysięcy poszło do 64 <laughs> dokładnie, także tutaj mam nadzieję, że pamięć niektórych nie mija i, i nie oglądają tych, którzy, których nie wierzą albo których predykcje nie do końca weszły Dalej mam też Adama u Fenixa Jacek Maniak, bardzo fajny materiał z życia Wzięte, okej, okay. dużo osób też jeszcze Mówiło o tym, żeby w końcu Adam poszedł na policję I tego się trzepiałem najczęściej Więc zobaczymy, może Adam pójdzie na policję I wtedy będziemy miał podkładkę pod to, żeby Zacząć cokolwiek na Binance A na przykład Arek Waldner Ma taki plan, im więcej się słucha wiadomości Tym większy strach z tyłu głowy, trzeba mieć swój plan Wyłączyć wszystkie kanały krypto do grudnia Wejść na rynek przed świętami, sprzedać wszystko I się cieszyć z zysków, taki plan Feni, dzięki za twój radiowy, kojący głos dzięki. Zobaczcie, jaki fajny plan. W grudzień wychodzicie teraz i potem sprzedajecie, wracacie po dwóch latach, bo będzie prawdopodobnie Bessa, tak? Po grudniu, tak z tego wnioskuję. Więc oby. Oby ten plan Ci się udał. Także widzimy się w grudniu, po południu, tak tutaj dodałem. I to jest plan. Przynajmniej najważniejsze, że to jest Twój plan, a nie kogoś, kto tutaj pomaga z różnych influencerów. Jeżeli to jest Twoja myśl po obejrzeniu paru, super. To jest naprawdę Twoja decyzja i, i to trzeba uszanować. No, i mam komentarz, który mnie zniknął gdzieś tutaj, ja akurat zapisałem, bo chciałem komuś w komentarzu odpowiedzieć, dlaczego podobałem mi się niektóre konstruktywne komentarze, które coś jeszcze wnoszą. Oprócz tego, że dodaję tylko, jak się ktoś pomylił. No i okej, okay, to też jest okej, okay, bo trzeba pamiętać o tych rzeczach. Ale moje nazwisko. Witam kolejny raz do Sedna. Kolejne gapy są w okolicach 33 tysięcy. Żeby tam się dostać, ceną trzeba by było jednak pokonać dwa punkty hash, ribbons po drodze, a to może być chyba tylko czarny łabędź. Wolumen na giełdzie, jak to rozumiem, oznacza ilość transakcji w jednostce czasu. krypko dodatkowo, po Zarobku na stosunku BTC Stable dochodzi funkcja dominacji BTC i ilości innych coinów. Dodatkowo w 2013 roku łatwiej było kupić i puścić w obieg 100 tysięcy BTC niż teraz. Stąd też mniejszy wolumen i znaczna ilość BTC jest na hodul. Dlatego jest ten mniejszy wolumen na tych giełdach. No, pytanie, jak wygląda ten wolumen na, na tych najważniejszych giełdach? Bo jak ktoś to zauważył, to jest dziewiąta giełda pod względem wolumenu, która tutaj najczęściej, bit tam jest chyba przedstawiany. Więc, ale to też jest bardzo ciekawy komentarz, który coś wnosi do tych naszych przemyśleń. Także dzięki. No i dziękuję Wam za te wszystkie komentarze, oczywiście. Ja Wam życzę wspaniałego poniedziałku. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.